Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Green Groove, a to jest kolejny clicker Zombidle, chyba się to tak czyta, Zombidle, w sensie zombie, czyli zombie i idle, czyli że afk, nie? Czy coś takiego, nie wiem czy rozumiecie. Za każde zniszczenie do budynku mamy jakąś tam czaszkę i możemy sobie zlevelować naszego typka. A i teraz bijemy po 2 na sekundę, widzicie? No jak to, no te nasze cudowne clickery. Podejrzewam, że jak uzbieramy tych czaszek 50, tak jak tutaj mamy. A trzeba ich pozabijać, dobra. Jak uzbieramy tych czaszek 50, to będziemy mieli automatycznego clickera. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może bijmy troszkę szybciej. Tak jest. O, lepszy domek, typek. Mamy go, dobra. Impossible! A czekajcie, stop, nie zdążę klikać. Ale ten clicker jest troszkę lepszy według mnie, tak osobiście. Ale czekajcie, może dobijmy do 50 i zobaczę teraz coś, co chciałem zobaczyć. Bam, 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 bam. 8 na 10. I jeszcze, a już mamy, dobra. Tak, niszczy się. Widzicie? HP leci w dół. A ciekawe, czy będą też gonić tych typów. To tak z ciekawości, zaraz zobaczymy. Nie. Nie będą gonić tych typów. A szkoda. Chociaż oni pewnie umrą i tak czy siak sami, bo się palą. Kalendarz. Update. No tak, mamy update halloweenowy. I teraz super rzecz, którą muszę wam pokazać. Nie to. Settings. Patrzcie to. Język, nie? English, francuski, niemiecki, duński, hiszpański, włoski, norweski, japoński, chiński? Danisz to jest duński. Co? Dobra, nieważne. Ruski, turecki, hodor! Hodor, hodor, hodor! Pokazuję ręką, ale hodor, 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 hodor! Same hodory! Ale to jest fajne akurat, to muszę przyznać. To z tym hodorem. No więc naprawdę to im wyszło. Halloween trick or coś tam, slowborn, coś tam. No okej. Niech będzie. Kurczę, gra jest fajna. Na te wszystkie clickery, które grałem, ta wydaje się już tak fajniejsza. Najfajniejsza z tych wszystkich, co grałem. No ale, o, mamy jakąś farmę. To może ulepszę swoje klikanie, żeby szybciej to było. Ale typu. No właśnie, zobaczymy, czy oni umrą, bo oni się palą, nie? Czy oni umrą z czasem. Nie, oni po prostu uciekną, więc trzeba te czaszki bić. Dobrze, no niech będzie. Skoro trzeba, to trzeba. Ale teraz tych czaszek leci. Ja mam większą szansę na drop? Chyba tak. Chyba mam większą szansę na drop. I teraz uwaga, wylecą ludzie stąd. Albo nie? Co to jest? O nie! A to jest wiedźma? Go to Frigate, co? Uuu. O, pewnie coś tego się nauczy. Make it big. Aha. No, no to w sumie ma sens. Dobra, co nam to daje? Monsters. Takie mamy monsterki. Potworki w sensie. Na to trzeba 500, więc mnie nie stać. Więc zbudujmy sobie tych. Medale. Pewnie za zbieranie tych czaszek, nic więcej. Ale dobra. To jakiegoś największego znaczenia. Czy ja mam w ogóle dzierżę w łapie kij golfowy? No nieźle. Naprawdę nieźle. Gdzie mi tu uciekasz? Gdzie? Chodź tu. Dobra, tych czaszek trochę już mamy. Trochę dużo. Next plus one nam tylko zboostuje, więc w sumie mało. O, bić ludzi! Czaszki! A FPS mi spadły, prawda? Naprawdę? A co to jest to? Powiększmy. Bloodstones are rare minerals containing calcium blonde. They can be used in place of your own blood when singing deals with demons. To podejrzewam, że później to będzie potrzebne. Czyli to jest jakieś, powiedzmy, tło fabularne. Bez any key to hit faster ahead, smash the keyboard. Aha! Słyszycie to?
Ma to sens! Ej, wiecie co, ja wam to pokażę chyba, nie? Jak ja nawalam tą klawiaturę. Bo to będzie epic. Tylko będę musiał chyba włączyć latarkę, bo... Chociaż w sumie... Aparat. Ja to nagram, naprawdę ja to nagram. Żeby nie było, nie? Tu się kameruje, o! Teraz tu! O Boże! Nie nagrałem tego! Jestem debilem! Klikłem, nie nagrałem! To jeszcze raz! Albert, przestań nagrać. To chyba jest... To jest jakiś... z diabłem... pakt. Dobra. Skół zwalił razy 5, więc trzeba to nawalać. Łooo, od razu razy 5. Dobra, dajcie mi tą minutę. O Jezus, ale teraz wygrałem życie tym. Jezu, ile pieniążków, nie? Dobra, wy też tutaj bądźcie. Aż mój pies się boi, co ja robię. Dobra, zapomnijcie z tym nagrywaniem tego, co mówiłem o komórce. Bo... teraz nie ma na co czasu. Jezus. Tak jak w Clicker Heroes. Nie Clicker Heroes. Jak ta gra się nazywała? Cookie Clicker. Tak było tak samo, że się boostowało co jakiś czas. Jo, pierdyka. Dobra, oni już sami to robią praktycznie. I co, no więcej rzeczy to nie będę pokazał, bo to raczej nie ma jakiegoś tam sensu. O, mapa jakaś jest, ty. W sumie możemy iść. Jesteśmy teraz tutaj, ty idziemy tutaj, tak? Aha. Challenge. No, zboostujmy, znaczy walczmy z tym bossem. Chyba nie podoba mnie. Tak, nie podołałem. Ale dobra, tą mapą pójdźmy tutaj, do Farm Shire. Coś takiego. Już lepiej tutaj będzie pójść. Tuchel? O! Aha, i to nam daje te boosty. Nie, co to jest? To nam daje jakieś chyba miejsca w piekle. Tak, znaczy jakieś bonusy dla nas, dla naszych zombiaków. Więc w sumie spoko. No. Tylko nie stać mnie na to niestety, jest trudno. Ale dobrze, cała gra prezentuje się w ten sposób. Myślę, że już dłużej nie ma co przedstawiać. Jest to kolejny clicker, z tym, że różni się tym, że możecie nawalać w klawiaturę. I to jest jedyna różnica między tymi wszystkimi clickerami, które są dostępne. Czyli możecie klikać szybciej. Tu mamy coś z krwią, nie wiem, ale no nieważne. Uważam, że ze wszystkich clickerów, które dotychczas grałem na Steamie, ta gra zasługuje na mocną dziewiątkę. Naprawdę mi się bardzo podoba. Nie jest nudna, jest ciekawa. Jest tak przewidywalna jak każdy clicker. Także z czystym sumieniem daję ocenę 9 na 10. Śmiało pobierajcie, nie waży dużo. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę Ci serduszko.